No dobrze mu coś idzie, właśnie dobrze mu idzie. Dobrze mu idzie. Chyba czwarta wygrana. No, coś Miksu zaczął myśleć. Już masz 5 winów, Miki, ty żeś zaczynał z zerem na samym starcie, ale jest 5 winów, nieźle. Piąta wygrana. No. Co to k***a jest? Patrz. To jest ten, jakiś Tajlandczyk. Te pismo tajlandzkie to jest, ta, to Tajlandia. Tajlandia. Te pismo tajlandzkie to jest k***a, nie wiem, to jest, już chińskie jest łatwiejsze. Ogólnie, ja coś takiego kiedyś słyszałem właśnie, że chyba zapis tajlandzki, jakiś tam tybetański, to są najcięższe zapisy na ziemi. To są najbardziej pojebane ale formy zapisu. Ale ładnie to wygląda. Znaczy, no to jest ciekawy zapis, ale no podobno jest zajebiście ciężki. Generalnie, coś takiego kiedyś słyszałem, że podobno język tajski jest cięższy jak chiński. Że jakby to jest taki mit, że chiński jest najcięższym językiem, że znacznie cięższy jest tajski. Podobno w tajskim jest 6 tonów, nie 4, bo w chińskim są 4 tony, w tajskim chyba jest 6. No i ten zapis jest inny. No bo tam jakoś nie wiem, ja nie mam pojęcia jak się zapisuje te wyrazy, o co tam chodzi. No bo w chińskim to każdy znak to jest inna sylaba. Nie zawsze inne słowo, bo niektóre słowa to na przykład są 3 znaki albo 2. Ale każdy znak to sylaba jest. A w tajskim chuj wie. Ogólnie języki azjatyckie to są ciężkie jak sam skurwysyn. Ale tak w sumie chiński język, on nie jest jakiś bardzo ciężki tak naprawdę. W sensie ciężkie jest opanowanie tonów i pisowni, ale jakby gramatyka jest całkiem prosta. Jakby w chińskim nie ma, wiesz, takiego czegoś jak w angielskim, na przykład, że masz jakieś have, tutaj inga dodajesz, jest orzeczenie, znaczy jest podmiot i orzeczenie, nie? I tam to wszystko na jedno kopyto idzie. Że tam zawsze masz jakby podmiot i bezokolicznik i tak tworzysz zdania. Że tam nie ma żadnej odmiany, no po prostu masz kurwa czasownik, to jest jeden znak. I no, i tak to jest. No japoński jest cięższy, bo japoński jest aglutynacyjnym językiem. To jest już inna bajka jak chiński, bo tam się jakby sufiksy. Aglutynacyjny, czyli z sufiksami. Że jakby końcówki dodajesz, tak samo turecki działa, albo jakiś mongolski. No mniej więcej tak się składa zdanie w chińskim. W sensie, no tam się składa proste zdania. Jakby można powiedzieć, że Chińczycy jak jaskiniowcy mówią, że ja robić, ty robić, ale no, no tak to funkcjonuje. Jakby gramatyka w chińskim jest całkiem prosta, ale no wiadomo, tam każdy język inne zasady. Mimo wszystko, no żeby się chińskiego nauczyć, to trzeba dużo czasu poświęcić. No bo to pisownia, tony trzeba opanować. Te tony to jest problem, no bo to zwłaszcza dla Europejczyków, no bo my czegoś takiego to nie mamy. Żadnych tonów. Jakieś słyszałem na temat szwedzkiego języka ciekawą anegdotę, że szwedzki język można podsunąć pod język z tonami. I coś w tym jest. Coś w tym jest, no szwedzki ma taki specyficzny akcent. Ale to jakby tam nie ma coś takiego, że jakby jedno słowo powiedziane na dwa sposoby znaczy co innego. Chyba że jakieś tam wybiórcze, ale to rzadkie są przypadki. Ale no jakby szwedzki ma dwa tony, jest jakby taki smutny ton i taki bardziej wesoły. Jak ktoś tam się szwedzkiego kiedyś uczył, to będzie wiedział o co chodzi. No 5 partii. I to dzisiaj to Kielczak wygrał, to pod rząd. Ja nie wiem, co w niego wstąpiło. Zaczął myśleć Mikołaj, niesamowite. Ile ty masz, Bartosz, elo? Jak masz, ma jakoś, nie wiem, mało, no to byś mógł zagrać z Kielczakiem. Ale jak masz jakoś tysiaka, to niech ch***a. Ty go pokonasz, on ma 300 ledwo. Ile ty tam teraz masz? Weź tą chmurkę, zmienia, w ogóle tej liczby nie widzę, to jest 500 czy 300? 300, równo 300. Kurwa, 1500, to chłopcze. Chodź tu. To ty masz więcej jak ja, elo, a co mówić Kielczak? Ja to najwyższe elo, to miałem 1350, to był pik. Kurwa, 1350. Jakiego kurwa buziaka, co to za jakaś fantazja? Ja bym cię nie tknął. Piesek to jest piękny. Może pieskowi, no weź. Kotkowi można dać buziaka, nie k***a psiurowi. Nie blokuj se tej wieży, no kaj, kurwa Mikołaj. Ale piesek to jest piękne stworzenie. To jest cudowne. 900 to jest też dużo. No Kielczak ma 300 i to ledwo, on przegrywa na 300 elo. To trzeba mieć, nie wiem, 400 max, żeby z Kielczakiem grać. Bo to kiedyś widzowie z nim grali tam po 1000 elo i on przegrywał partię za partią. Potem się śmiali z niego widzowie na czacie i on się zniechęcał, to nie może tak być. 1600, to ładnie, ładnie. Najwyższe elo, niestety muszę to powiedzieć, ale miał ten skurwysyn stolec. 2000. Bo na maszynce grał. K***a, w sumie? Ty, Stampel? To był taki typ osoby, która mogłaby k***a grać na maszynce, żeby sobie wbijać elo i się pod tym flexować. No. Ale w sumie nie mamy na to dowodu, więc ciężko jest oskarżać, ale jakby wiesz, Stampel mógł być dobry w szachy. Ale k***a, szczerze mówiąc, coś takiego mogłoby funkcjonować w jego wypadku. Przecież to był k***a
kompletny mitoman, ten gościu. No tak. W sensie on miał jakby taki mechanizm działania, że on jakby... No mu chodziło o to, żeby pokazywać siebie z jak najlepszej strony, już nieważne jakimi sposobami, czy jakoś kłamiąc, czy nie kłamiąc, więc w sumie Stolec mógłby na coś takiego wpaść. On był taki skurwysyn. Ja nie pamiętam, jak on miał na Czeskomie. To trzeba byłoby jakiś film znaleźć, gdzie Stampel występował. Pewnie by coś było, ale takie stare filmy. I można byłoby go sprawdzić, no. Ale ja nie wiem, czy on gra w szachy regularnie, to może jakieś stare partie. Jak chce jakiś widz się zaangażować, to być detektywem i Stampla k***a jeszcze bardziej dojebać, no to można byłoby tak zrobić. Jakbyśmy mu jeszcze udowodnili, że on na maszynce napi***ał, to jaja. No ale tak szczerze, opa, kolejny win. Tak szczerze, to ch***a by to dało, Stampel to już jest zapomniany byt. On się pojawił, pobył sobie z nami i k***a zniknął, już więcej go tu nie będzie. I dobrze, ch***a mu do dupy. Typa! Ten Holender ma Duolingo obok niku. Daniela Salmonella. K***a, co to za nazwisko? To trzeba k***a trafić. Ja pierdolę. To już k***a ten jebnięty Mikołaja to jest normalne nazwisko. K***a, Sralmonella mieć na nazwisko. To jakby, nie wiem, mieć jeliton wrażliwy. Albo sraczka. Mikołaj Sraczka. Do twarzy by ci było z takim nazwiskiem. No. Dawaj, ostatnie partie, idziemy na Minecrafta. Zaś? Ty, a może Valo? Masz Valo? No. No to k***a, na Valo pójdziemy. No ale bardzo ładne szachy, Mikołaj, 44 minuty, naprawdę bardzo ładnie. To mi się podoba. A właśnie, jeszcze nie powiedziałem nowiny. Mikołaj powiedział, że on chce sobie przerwę zrobić od Andrzejowa od kolejnego dnia. Że od jutra. Ale to Andrzejowo to nie da się tak po prostu wyjść od nas. To tak samo jak z Owsikiem. Mówił, że go miesiąc nie będzie, trzeciego dnia już kurwa wrócił. I z Mikim będzie identycznie. Pójdzie i zaraz wróci. O Boże, Valorant! Kurwa. Już porobiona narzeka. Jakaś stara baba. No jakaś baba. Proszę kurwa nie ujadać na czacie. Ja to bym sobie w SCP zagrał. Nie. Zwłaszcza, że mnie potem nie ma. To może zagrajmy teraz w coś ze mną, a potem mnie nie będzie, to sobie na Valo pójdziecie. Można by było. No to spierdaj. No bo mnie później nie ma. No kurwa, milej do pierożka. Dobrze, pierożku, przepraszam. No zobacz, jak się pierożek w kurwa ci śmierci pożyczył. In-game oczywiście. Nara, bo mi c***o nie leci. A nie, przepraszam, o ty c***o. Nie może. Ale teoretycznie, ty ch***o byłoby bardziej pejoratywne. Bo to jest jakby, wiesz, takie... No właśnie, no tak, no jakby nie wiem. No powiedz na chłopa, ty c***o. Jest obraźliwe, a ty ch***o to jest takie bardziej po koleżeńsku. Ale to jest pierożek. No właśnie, więc jakbyś, nie wiem, na kobietę powiedział, ty ch***o, to jest bardziej pejoratywne niż ty c***o. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Często jak się baby wyzywają, to ty p***o jebana. Więc w sumie one się od p***o. Ale nie no, chłopy też się od ch***o wcisną. Ciężko powiedzieć. Jakiś doktor języka polskiego by się tu przydał. Ten, jak on ma? Ten taki brodaty, fajny taki gościu, on na YouTubie ma. Jest taki fajny, taki od Polusa doktor, taki brodaty, taki dziadzio. Taki on ma fajny, i... jak myśliwy wygląda. Nie ja Rząbkowski, kurwa. Ostatnio była podobno jakaś tam... Ostatnio mieli do niego problem, bo on powiedział, że ludzie umierają, a zwierzęta zdychają. No i co? Mieli o to problem. Jaki kurwa problem? I ta... Ja... No tak nie wiem, no ludzie... Jak się nazywa? Ludzie i zwierzęta zdychają. Jak się nazywa? I czy tam umierają, czy to jeden chuj. Ale nie... Jak się a że on chodziło o definicję słowa. Nie, ale no to akurat w definicjach, no to... Nie, no to on to dobrze przecież powiedział. No tak, i ludzie mieli o to problem. Jerzy Bralczak. Takie, no... O Bralczak, no właśnie. I ludzie o mieli Jezu, o to problem. Kurwa, no przecież... No, umiera człowiek, zdycha zwierzę, no przecież tak się zawsze mówiło. No oj, tak, ale, Jezu, oj, ludzie, mają najebane, to jest takie, nie wiem, ludzie są niektórzy tak delikatni, tak samo z tymi płciami, z tymi zaimkami osobowymi. To jest nienormalne. Odrodziłeś się jako chłop, jesteś chłopem. Odrodziłeś się jako baba, jesteś babą, prosta piła. No, a z definicji wszyscy jesteśmy Andrzejami. Otóż to Einstein tak mówił. A te, zaimkowe julki, czy jakieś lewicówki, to też to mnie wkurwa, to też jest nienormalne. Zaimki te
a wymyślanie sobie 40 płci to jest głupota, kompletna bznura. Jakby, nie wiem, ja nie rozumiem, czego ludzie z orientacji seksualnej płeć wymyślają, albo z jakiejś, nie wiem, z identyfikacji, że jak ktoś jest, nie wiem, niebinarnym, to sobie płeć wymyślają. To jest, kurwa, zaprzeczanie biologii. Biologiczne płci są dwie. Mentalnych płci może być tyle, co ludzi na świecie. Każdy sobie może powiedzieć, że się identyfikuje jako cokolwiek. Ale no, kurwa, robienie z tego, nie wiem, że wymyślanie, że są, jest więcej biologicznych płci, to jest, kurwa, zaprzeczanie naszej anatomii ludzkiej. To jest, kurwa, jakiś bez sensu. Znaczy nie, to nie są choroby psychiczne. W sensie, no, każdy człowiek ma prawo być kim chce. No, ale, kurwa, wymyślanie jakichś takich dyrdymałów, że to, że nie wiem, że jest więcej płci niż dwie, że jest więcej biologicznych płci niż dwie, to jest głupota. Biologiczne płci są dwie i, kurwa, żadna lewaczka tego nie zmieni, żadna, kurwa, Żukowska. Żukowska to jest, już nawet nie chodzi o to, że to jest, kurwa, nie wiem, że ona jest z lewicy, czy tam, czy jest kobietą, ona jest po prostu głupią, kurwa, istotą. To jest głupie babsko. Do polityki takich nie powinni wpuszczać. Na przykład, o, tutaj, ta baba też nie powinna grać w szachy, bo jest pojebana. No dlaczego niby? No patrz, plus 23 jestem w materiale. Mikołaj, jak ci przypomnę, jaką ty żeś ostatnio partię zagrał, to będzie na YouTubie niedługo. To będzie krótki film, 7-minutowy, ale Mikołaj przegrał wygraną partię, kurwa, i to w taki pojebany sposób. On w 3 tempa podjebał Hetmana, wieżę i chyba jeszcze, kurwa, jakieś bicie przeoczy, które mogłoby mu partię wyrównać. I to wszystko w 3 ruchy. Niedługo taki film będzie, bardzo fajny. To się będzie nazywał Nowa Najgorsza Partia Kielczaka. Niedługo, no, będzie film. To nie było dobrze ze mną. A kiedy z tobą było dobrze? Nigdy! Tyś zawsze był najebany pod umysłem. Kurwa mać, no to szkoda. Stolec zmienił nick. Zmienił nick? No, na to wychodzi. Dobra, chodź na to MC.